To gdzie znajdę tego wróżbitę Gerona Sir? No, on mieszka na Złotej pod pałacem. Wielkie dzięki i mu wręczam tą butelkę spirytusu, którą mi dał Jackie Chan. Oczywiście Kanuban. No wręczasz mu w takim razie. On... O dzięki Bechu! Za zdrowia do Werta trzeciego jego prześwietnej małżonki! Dobra, nie idę na tą ulicę złotą, ale... Aleję złotą. No. Idę. I... Widzę jakiś taki charakterystyczny dom Ćpuna, który przepowiada przyszłość? Nie, nie widzisz. Tutaj widzisz jakieś bogate domy. Bogate? Tak. To jest ulica, która jest najbliżej pałacu. Tutaj domy są budowane, wiesz, od początku do końca, tak? Nie ma, że trochę tego, trochę tamtego, tutaj ściana ledwo się wali. Tutaj domy są solidne, tak? To jest, widzisz też, że częściowo to jest część starej dzielnicy, tak? Czyli tego, co było tu jeszcze przed wojną. Dobra, są jakieś tabliczki, że... Kurde, jak on miał? Gros, co jest Grosem? Geron Sir. Geron Sir, właśnie, wiedziałem. Jest, są takie tabliczki z nazwiskami, imieniem... Ja takie... pierdzielę, buruwa, zapisuj sobie. Geron Sir. Ja już to właśnie zapisałem w zeszycie sobie. Czekaj, sobie to zapiszę też, że to nie zgubi moment. Przygoda detektywistyczna, tak? Za chwilę zapomniecie, jak sami się nazywacie, a wy próbujecie mordercę znaleźć. Mordercę? A nie? Wiesz, ktoś musi... Nie. No przecież jego brat go zabił, powiedziałeś. Powiedziałem? Owszem. To prawdy? Dobra, nieważne. Tak, to znaczy ten gościu powiedział, że jego brat go zadźgał pogrzebaczem i po głowie go tłukł. I wy mu uwierzyliście? Dlatego chciałem na postrzeganie emocji rzucać. A ty żeś mnie okłamał. Jak mogłeś? No dobra, szukam tego Geron... Czekaj. Gerona Sir. Są takie tabliczki z nazwiskiem, nie tam... Pewnie Geron Sir go zamordował, gnój ze strony. Jak się nazywa? Na przykład, nie wiem... Janka przed domem, takie duże, żeby było wiadomo, że tu mieszka Janka. Jest coś takiego? Nie ma. Dobra, no to łapę jakiegoś przechodnia. No. Gdzie mieszka Giron Sir? I tak go położę. Tam! Tam. No to idę tam. Pokazał ci palcem, idziesz w tamtą stronę. No i dochodzisz do chaty, tak? Ding dong. Nie, ding dong, tu nie ma żadnego dzwonka. No to wpierdzielam się, puk puk. Nikt nie odpowiada. Cisza. Nic. Próbuję wytrychem otworzyć zamek. Znaczy upewnię się, że dobrze cię zrozumiałem. Chcę wyciągnąć... W czasie ogarniętego wielkim festynem miasta, gdzie wszyscy są na ulicach, nie ma jest potencjalnie z miliard świadków, próbujesz wytrychem otworzyć drzwi, tak? Aha, to każda ulica jest zapchana! Myślę, każda jest... ulica! Przecież to... tak wam powiedzieli, tak? Że nie zaparkujecie w mieście, bo wszyscy wylegli na ulicę się bawią. Kurde... To zaznaczam sobie tam waypointa normalnie. Mieszasz się w swoich zeznaniach. Ja? Bo oni nam tego nie powiedzieli, tylko my to zauważyliśmy. No dobra, dobra! Dobra! No to wracam do tej chałupki. Dobra, wiem gdzie już to jest. Wiem gdzie to jest i następnym razem wrócę tam bez problemu, nie? Mhm. Nie, no, to o to chodzi. Zapiszę sobie... Idąc, rzuć sobie na percepcję w takim razie. Na gdzie wypatrywanie. Gdzie się odnajdę? Na wypatrywanie rzuć mi problematyczny. Ostatnie 3. 9, 11, 10. To jest taka przerwa teraz. I co? 9, 11, 10! Boomhead! Nie zdałeś. Jak to nie? Problematyczny. Fuck. Na wypatrywanie? Tak. Masz 2. Zabrakło ci jednego. Nie, gadam z tobą! Raz, dwa, trzy, fo! Dobra, niech będzie. Zostaję. Chcę odnaleźć tego. Głupie, szeroko. Dobra, ale przecież ja chyba idę cały czas z nim, nie? Nie no, wy jeszcze się nie spotkaliście, tak? No dobra, nie to ale ja dobra, ten... Też, ale też idziesz przez korowód, to też rzuć sobie na wypatrywanie w takim razie. Okej.
No, no zdałeś. Więc idziesz, idziesz, idziesz. I nagle twoje oko tak łapie coś, coś niepokojącego. Wracasz się w tamtą stronę, patrzysz. Wiesz, jakiś facet tańczy z jakąś laską. Tańczy. Tak nagle staje. Potem rzuca jej się do gardła i zaczyna ją dusić. A potem wali ją do gleby i tak, wiesz, chwyta ją za włosy i zaczyna układać... Ale to ja od razu z bomby wyciągam magnuma błyszczącego i celuję mu w głowę. Ale on jest daleko, on jest od ciebie jakieś 15 metrów i dzieli was korowód ludzi. Strzel to biegnę tam. Strzel w górę! No przyciskasz się między tych ludzi i on, wiesz... Strzelam w górę biegnąc. Po prostu chwycił ją za uszy i wali jej twarzą o bruk. Ej, to strzelam w górę, żeby wszyscy padli na glebę, nie? No strzela, rzeczywiście ludzie się rozbiegli, jest cisza, ale gościu nie reaguje, gościu wiesz, cały czas ją układa. No pikata. Jest w amoku takim, tak? Tak, i chwycił jakiś ciężki przedmiot, jakąś nogę od stołu czy coś i zaczyna teraz walić ją po żebrach. No to biorę mu skopa w ryło, niech na glebę i... Najlepiej go od razu zastrzelić, bo jeszcze nie wiadomo co nie zrobić. Nie zastrzelaj jeszcze, gada, nie zawijaj. Tak, żeby go zranić, ale żeby nie mógł się ruszyć, o tak. Żeby go przygwoździć. W międzyczasie też widzisz, że tak jak ludzie się rozbiegli, tak w waszą stronę biegnie dwóch gości z glockami w rękach w takim piaskowych takich strojach. Dobra, no, moro, ja biegnę w stronę tej, ja biorę w stronę tego, co się tam dzieje. Tam w stronę tego biegnę. Wiesz, facet oberwał w twarz od ciebie, odturlał się po ziemi tam kilka razy się przewrócił, tak? Dostał takie epilepsji, telepawki, ślina mu poszła z zębów i puścił nogę od stołu. Dobra, to ja na szybkości biorę, nie wiem, jakieś te wstążki i próbuję go związać, nie? Nelsona mu zakładam. No to generalnie nie masz tutaj nic, czymś mógłbym go związać, natomiast siadasz, na nim go nie uruchamiasz. Człowieku, jest pełno wstążek przywiązany. Co się dzieje? Co mi robisz? Co się dzieje? Gwałcą mnie. Dobra, ale kto się mnie tak pyta? No ten, na którym siedzisz. Tak pokazuję ręką na tamtą babę, nie? I mówię do niego... No, żeby lepiej się zamknął. Co się stało z Laurel? Co się stało z Laurel? No czekam, aż ci strażnicy przybiegną. No dobra, dobiegają do was strażnicy. I mówię, żeby go skulił, unieruchomili i w ogóle. Dziękujemy obywatelu, my się już stąd zabierzemy z tym. Przeszukaj kiedy. No właśnie, zabieram mu tam, co zanim przybiegną. No generalnie nie ma przy sobie nic wartego zabrania. Nie, nawet żadnego. Fajki nie ma głupiej. Nawet dziwnego kamienia filozoficznego z Harry'ego Pottera nie miał. To jest, wiesz, idea kamienia filozoficznego polega na tym, że to unikat. Hello. A, no nie wiem, nie oglądałem Harry'ego Pottera. Chorego no. Pottera. Come on. No więc generalnie dobiegają, tak, zabierają ci gościa, tak. Skuwają go w jakieś łańcuchy. Cały czas trzymając go oczywiście na muszce, tak? Tak wiesz, jeszcze mu takiego perfidnego kopa w brzuch zasadzam. I podbiegam do tej laski i sprawdzam, czy żyje. Nie żyje. What the fuck, Rudy, mogę się przeżyć ją. Laska ma zmasakrowaną twarz, po prostu... mięso jest tak zryte, że widzisz moment... Fragmenty kości wystają spod skóry, tak? Rudy, ale ja mam pierwszą pomoc na 6. Sorry, musiałem. Możesz próbować, ale po pierwsze byłoby to ciężkie, biorąc pod uwagę, że cię tam nie ma, bo popieprzasz gdzieś na mieście z banjo w ręce. Po drugie byłoby to ciężkie, biorąc pod uwagę, że nie masz sprzętu do reanimacji. Po trzecie, gdyby taka sytuacja miała miejsce dzisiaj, to byłoby kilka specjalistycznych chirurgii plastycznych, rekonstrukcji twarzy w klinice specjalistycznej, tak? Aha. A tu byś przyszył kawałek blachy i prostu, było. Ty, Poliwus, widziałeś już, twoja postać widziała już różne dziwne rzeczy w życiu, tak? Widziałeś, jak maszyna Molocha wielkości tira wjechała w gościa. I gościu i tak nie wyglądał tak kiepsko jak ta laska. O, oh, fuck. Się zastanawiasz grubo. Po prostu z jaką siłą musiały być te rany zadane, tak? Grubo ma na twarzy.
Dobra, ale worek na głowę i oram ją. Zabierasz ją. No mówię, zakładam jej worek na głowę i ją oram. Nawet nie wiem, jak na to zareagować. Zdaj trudny test na charakter. Nie, no oczywiście żartuję sobie. Na niezłomność, na niezłomność, ty się nie pożygasz. Albo na empatię, czy... Zapytam jeszcze raz, czy chcesz w publicznym miejscu, w czasie festiwalu, przy świadkach, profanować ludzkie zwłoki? Nie, no żartowałem. Daj na empatię, czy współczujesz jej i czy czujesz taki sam ból? Chcesz, żeby twoja twarz tak wyglądała? Nie, rutyna, jego to nie rusza, on takie rzeczy już widział na wojnie. On też ma rutynę? Nie, ty masz rutynę. Więc nie będziesz rzucał na to, żeby się nie pożygać. No. Jak chciałem się pożygać, to nie mogłem, wiesz co, Rudy? Miał problemy z żyganiem. Czym ja teraz zaatakuję samochód? Może krwią tej niewiasty. O, dobry, wampiry. Ty masz też na zranę widzę w głowie. Wampiry i świry. Dobra, dobra, bo my tu gadu gadu i niszczymy Rudiemu sesję. Dobra, ja. Już tak wieczór jest chyba, co? A teraz rzuć na wypatrywanie. Luźno. Cholernie trudny. Nie no, zdałem chyba. Sprawdzam. Ile ty masz percepcji? 15. Cholernie trudny, to musiałbym mieć 4 mniej. Ej, ja też mogę rzucić? Bo ja mam szansę. Nie zdałeś, tak? A ja? Mogę? No. Ty nie możesz, bo to akurat miało miejsce tam, gdzie był Polibus. Ale ja on przybiegł przecież do mnie. Niego. A skąd wiecie, deklarował? No, słyszałem strzał. Aha, no okej, no dobra, ale dobiegasz już, że tak powiem, po akcji. Widzisz, że jakiegoś gościa prowadzą, strażnicy, tak? Ludzie zaczynają się powoli bawić, a tam pan pochylony jest nad jakimś dziwnym... jakąś dziwną kupą mielonego mięsa ubraną w ciuchy. No po prostu gościu ma dziwne fetysze, no ale to Azjata, co zrobisz? Ja biegnę za tymi żołnierzami, biegnę, chcę pogadać z tym gościem po prostu. No okej, okay, no bez problemu ich dogania, że oni idą w stronę aresztu, tak? No to ja też staję i lecę za nim. Panowie, poczekają, ja mam tylko kilka pytań. No, panie Natalu, tylko szybko, bo musimy tutaj gościa wziąć do zamknięcia, tak? Patrzę na gościa, nie? Tak. Patrzę się na mnie, nie? Kontakt wzrokowy, nie? No. No. Co robiłeś godzinę, dwie temu? No, piłem, bawiłem się, no i tak dalej. Gdzie piłeś? No, tutaj, na mieście, no. Wszyscy pili, ale ja też piłem. Buruwa, chciałbym się tak powiedzieć, że ten gościu powiedział, że on został zabity 2-3 dni temu, a nie 2-3 godziny temu. Ale chodzi mi o to, co ten gościu brał. Czy on coś mógł wziąć, dosypać mu można było. Rozumiesz? No, czaję. Strażnik mówi, nie, to jest błędny trop, tutaj wszyscy piją ten sam spirit. Ale kurka, no to podejrzana sprawa, drugi taki przypadek w tygodniu, no co to jest za przesrane życie. Drugi przypadek, a w tym samym miejscu? Nie w tym samym miejscu, tylko no... jest taki gościu, Larkin i... brat, nie? No brat go wziął za ciupa jakimś pogrzebaczem. No kurka, brat brata, nie? Jeszcze jak wezwali straż, nie? To wpadamy, a on te zwłoki jeszcze masakruje pogrzebaczem, nie? Dawno już gościu martwy, a ten go okłada, nie? Dzika jazda w ogóle. Bez jakby był w jakimś amoku? Tak z zapytaniem. Zmienił się kurka i w ogóle... dobra, a mógłbym porozmawiać z dowódcą aresztu? W sumie, czemu nie? No to idę za tymi gościami. Wiesz, tak idąc za tym gościem, jak go prowadzę, to mu jeszcze taką kosę w nogi, nie? Jak nie, że nożem, tylko żeby upadł. Aha, aha. No nie maltretować więźnia. On od maltretowania będzie miał swoje 20 lat w kamieniołomach. Dobra, ja idę za nim. Ja idę za nim i się też rozglądam. Strażnicy raczej nie wzruszeli. Co?
Strażnicy raczej nie wzruszeni. To nie wzruszony? Strażnicy. Że podłożyłeś mu nogę? No. Oni powiedzieli, żeby nie maltretować więźnia, no, od maltretowania będzie 20 lat w kamieniołomach. No to mówię, że zero tego empatii. Dobra, idziemy, ja idę. No wiesz, biorą go, prowadzą do aresztu. No to dochodzi do takiego budynku. Też jest w tej dzielnicy jakby przedwojennej jeszcze, tak? Solidny budynek piętrowy z kratami w oknach. Taki trochę jak ze starych westernów. Aha. Wchodzą tam do celi, go prowadzą do celi, zamykają. Ja idę do kierownika, jakiegoś takiego generała, porucznika. Najwyższego rangu w tym mieście. O właśnie. No jest tutaj facet, taki sam piaskowy mundur, tak? Trochę na niego widzicie za duży. Facet ma przypiętą na boku, na pole, tak? Od munduru ma przypiętą gwiazdę szeryfa. O kurde. Dobra, podchodzę do niego. No podchodzisz, no bez problemu. No, dzień dobry. Chciałbym porozmawiać z... Czekaj, jak ma... Glarkinem, czy jest? Może gdzieś. Rozgarnęliśmy go dwa dni temu, ale no... Panowie, czasu dużo nie macie, bo za... za kilka godzin to go pakujemy i do kamieniołów jedzie. A kto chciałby... Czy moglibyś z nim porozmawiać? Dobra, ale przez kraty. No, i broń złożycie tutaj. Dobra. Pokazuję taką skrzynkę z kłódkami, tak? No, ja tam... Dodaję tam mojego Springfielda i tam... Ja daję tam Springfielda i 38. On skinął do jakiegoś gościa, gościu do was podchodzi, oklepuje was całych. Zabiera wam plecak czy torby, co tam macie, też kładzie pod tą skrzynką. Mówi, no dobra. Frajer nie znalazł noża przy nodze. No, jeżeli znalazł noża przy nodze, to go w takim razie odkładę do skrzyni, tak? Ej! No, żadnej broni. Nie deklarowałeś, że nic nie znalazł. Zabiera wam całą broń, tak? Wszystko, co znajdzie. Dobrze, nic będzie. No. No i prowadzi was pod kraty i tam jest taki facet. Siedzi na pryczy, twarz w dłoniach i się choroba się rozabuja się przód i w tył, tak? To ja tak idąc w drodze tak szeptam do tego... No oni chyba tu nie mają zbyt dobrego systemu więziennictwa i ogólnie wymierzania wyroków. A jak tak nam pozwalają z bomby od razu z nim rozmawiać, nie pytając się nawet po co, to wiesz. Trochę dziwne, coś mi tu śmierdzi. Trudno. Gościu, wiesz, ruszył ramionami, no chcecie pogadać z Larkinem, to gadacie z Larkinem, no. Nie jego sprawa, tak? Powiedział, że nie możecie wejść do celi, powiedział, że możecie stać przed kratami. To nie jest tak, że was wprowadził na blok więzienny, tak? Bo to nie jest de facto więzienie, to jest areszt. Te cele są jakby jednym rzędem na jednej ścianie. A w druga część tego pomieszczenia, no to biuro. Generalnie rzecz biorąc, to jest jedno wielkie otwarte pomieszczenie, tak? Tylko, że z wydzielonymi celami, z kratami, tak? No, rozumiem. To nie jest tak, że jesteście jakimś etycznym niebezpieczeństwem dla tego aresztu, tak? Zresztą zabrali wam całą broń i złożyli ją, tak? W skrzyni z kłódkami, więc no... Nie jesteście w stanie ani więźnia uszkodzić, ani więźniowi przekazać jakiejś broni, tak? Zawsze może dostać free. No, powiedzieli, że macie stać za kratami, tak? No jakbyś się zbliżył do krat na przykład. Dobra, Jackie Chan, uspokój majty. Wiesz, ale no tak na was patrzyli surowo i zdajesz sprawę z tego, że jeden numer i lądujecie w wolnej sali obok, tak? No. Ja tak takim chrząknięciem chcę dać znać, że tu jestem temu, jak on miał, Larkinowi. Larkinowi. To Larkin potwiera, podnosi głowę, tak na was patrzy takim półprzytomnym, szklistym wzrokiem. Mamy kilka pytań.